Państwo mówił, a który autorem był radny pan Roman Sądy. I my mamy swoją bardzo krótką uchwałę, która najogólniej mówiąc mówi o tym, żeby przeznaczyć na sport około 2% z budżetu miasta, to będzie około dzisiaj ponad 8 milionów złotych, żeby to było podzielone oczywiście zgodnie z ustawą przez organ kompetentny, czyli prezydenta, ale w konsultacji ze wszystkimi środowiskami. Czyli wyobrażamy sobie, że ten proces nie będzie tak chaotyczny jak do tej pory, nie będzie antagonizował środowisk, a tym bardziej nie będzie ustawiał niektórych działaczy powiedzmy w konflikcie do dyrektora Wydziału Sportu, jak dzisiaj jest tutaj nasz Lubijczyk, ale że powstanie, czy wrócimy do idei, o której mówił z kolei prezes Matej, że niestety albo strefy, no, środowiska będą miały swój udział w podziale tych środków, a przynajmniej w, powiedzmy w takiej roli opiniodawczej, czyli że zanim podzielimy te środki, będą zdania, czy będzie opinia jasna dla organów wykonawczych, jakie oczekiwania, jakie potrzeby wiążą się z każdą dyscypliną. Kończę, dziękując Państwu za udział. Powiem tylko, że uchwała ta, o której mówię, jeżeli znajdziemy 400 osób w mieście, którzy się podpiszą pod tą uchwałą, zgodnie z regulaminem Rady Miasta, będzie mogła być przedłożona pod głosowanie radnych i oczywiście już decyzją samych radnych albo przejdzie, albo nie, ale trudno sobie wyobrazić, żeby powiedzmy radni zignorowali wolę, taką wspólną wolę setek mieszkańców miasta, ale oczywiście odezwiemy się do Państwa poprzez albo miesięcznik tylko Gorzów, albo portal gorzów24.pl i oddaję tego na koniec, bo pewnie chciałbyś też